Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o 12 rzeczach, które ludzie sukcesu robią w swojej młodości. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Zastanawiałeś się z pewnością, a może i nie. No więc właśnie, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy ludzie sukcesu, tacy, którzy osiągają w życiu sukces w różnych obszarach, sukces finansowy, sukces pod względem budowania swojej kariery, stworzenia jakiegoś wspaniałego biznesu, czy może po prostu sukces zbudowania szczęśliwego życia, czy oni robią coś inaczej od reszty w swoim życiu, zwłaszcza w swojej młodości? Czy oni robią jakieś inne rzeczy, że później udaje im się to życie właśnie wspaniale poukładać? No bo nawet jak jesteś dzisiaj w wieku 30-40 lat i twoja młodość no już przeminęła, to jeszcze wszystko masz szansę zmienić. Jeszcze masz szansę zmienić tak naprawdę całe swoje życie, bo zobacz, nie musisz już być takim starym staruchem stetryczałym i nie mówię tutaj nic złego o ludziach starszych, raczej mówię o ludziach, którzy mają 30-40 lat i uważają, że ich życie po prostu już całe przeminęło, że już życie się skończyło, że już nic nie można zmienić, nic już nie będzie, niczego nie będzie, nie? I tacy ludzie zupełnie tracą wiarę w to, że ich życie może jeszcze się odmienić na lepsze. Więc myślę, że ten dzisiejszy film nie tylko jest przeznaczony dla osób młodych, takich, które mają teraz może 20, 25, 30, może 17 lat, które jeszcze wiele zmian mogą wprowadzić, ale również dla tych ludzi, którzy mają 30, 40 lat i chcą się obudzić, chcą wreszcie dostrzec to, że tak naprawdę większość jeszcze życia, te 60% statystycznie jest przed nimi. I że mogą to życie zmienić, mogą zbudować, nawet jeśli pierwszych 30 lat nie było takie, jakby chcieli, to może być dużo, dużo lepsze. Więc zacznijmy po kolei. Punkt pierwszy. Punkt pierwszy to jest nauka na własną rękę. Ja nauczyłem się uczyć tak naprawdę dopiero mniej więcej w wieku 17-18 lat. Wcześniej korzystałem tylko i wyłącznie z tej naszej tradycyjnej edukacji, która sam wiesz, ile jest warta i jakie ma przełożenie na nasze praktyczne umiejętności, na naszą wartość na rynku pracy, czy jakiekolwiek umiejętności dotyczące właśnie biznesu, czy budowania szczęśliwego życia. I nauczyłem się wtedy uczyć samodzielnie, czyli po prostu zdobywać wiedzę. Tak jak wcześniej w szkole uczyć się, żeby dostać dobrą ocenę, co kończyło się przeważnie ściąganiem, tylko właśnie, żeby uczyć się czegoś, co faktycznie przyda mi się w życiu, co będzie wartościowe w moim życiu. I to uważam, że jest podstawa, ponieważ popatrz, dlaczego ludziom udaje się w życiu osiągnąć sukces? Szczęście, pech? Nie. To nie jest szczęście, pech, to jest efekt pewnych decyzji. Decyzji, mądrych decyzji, podejmowanych i w długim terminie, i również podejmowanych z dnia na dzień. A te decyzje są efektem pewnej wiedzy, pewnej mądrości. I teraz, ty niekoniecznie teraz musisz być człowiekiem, który jest w stanie zarabiać dużo pieniędzy, który jest w stanie zrobić coś super ze swoim życiem. Ale wystarczy, że będziesz wierzyć w to, że możesz się nauczyć, jak takim człowiekiem się stać. Że możesz nauczyć się pewnych rzeczy, zdobyć umiejętności konkretne, które pozwolą ci właśnie spełnić twoje marzenia. Więc trzeba wyrobić sobie nawyk, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteś, wyrobić sobie nawyk tego, żeby się doskonalić. Że nawet jeśli czegoś nie umiesz, nawet jeśli wydaje ci się, że czegoś nie znasz, okej, masz pełne prawo. Nie rodzimy się z umiejętnościami, nie rodzimy się od razu z jakimś wielkim talentem, bo talent tak naprawdę jest przereklamowany. Człowiek może jeden mieć talent wspaniały i całkowicie go zaprzepaścić, zostać pijakiem gdzieś pod mostem, a podczas gdy drugi człowiek nie ma talentu, ale ciężką pracą nadrobi właśnie tą lukę. Więc zacznij się sam uczyć, zacznij się sam doskonalić. Zacznij sam przede wszystkim odkrywać to, czego potrzebujesz się nauczyć i na temat tego właśnie między innymi jest dzisiejszy film. Punkt drugi to jest poszukiwanie własnej przyszłości. To jest kolejna rzecz, którą ludzie sukcesu robią i dla mnie też to było niesłychanie ważne już w zasadzie od małego. Ja czułem po prostu, że najważniejszą rzeczą będzie dla mnie, żeby odkryć to, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Bo jeśli ja tego nie odkryję, to szanse, że moje życie samo poskłada się szczęśliwie, są bardzo małe. Bardzo małe. Prawdopodobnie, jeśli liczymy tylko i wyłącznie na szczęście i pecha, to życie nie przyniesie nam tego, co byśmy chcieli. Natomiast jeśli my doskonale potrafimy sobie sprecyzować te swoje marzenia, jeśli doskonale potrafimy określić cele, które chcemy zrealizować w swoim życiu, to wtedy nasz umysł, mając bardzo duże możliwości, jest w stanie to zrobić. Tylko trzeba go odpowiednio zaprogramować, trzeba mu pokazać, w którą stronę on ma iść. Trzeba mu pokazać, w jaki sposób on ma wykorzystać ten potencjał, żeby właśnie działał i kierował nas tam, gdzie chcemy, a nie w jakieś różne inne dziwne miejsca. Więc to jest punkt drugi. Zanim przejdziemy do punktu trzeciego, to chcę gorąco Cię zaprosić na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Będzie to szkolenie na temat tego, jak pozbyć się różnego rodzaju blokad i ograniczeń z Twojego myślenia. Jeśli czujesz na przykład, że dotychczas
Kręcisz się w kółko ze swoimi finansami, że co próbujesz coś odłożyć, te twoje pieniądze gdzieś znikają. Co próbujesz zarobić coś więcej i gdzieś te pieniądze się cały czas rozchodzą. Albo sam je po prostu wydajesz niepotrzebnie, bo swędzą cię w portfelu, tak jak to się mówi. Jeśli czujesz na przykład, że ciągle ze związkami nie możesz pójść do przodu, że co się zaangażujesz w jakąś relację, to ona się nie udaje. To szkolenie właśnie będzie dla ciebie. Jeśli czujesz, że ciężko ci zbudować pewność siebie, czy w realizacji twoich celów po prostu cały czas gdzieś kręcisz się w kółko, co coś zaczniesz, to kończysz i lądujesz w punkcie wyjścia, to szkolenie będzie dla ciebie, bo pokażę wam właśnie na nim, a jest to szkolenie darmowe. Więc dlatego tym bardziej warto wziąć w nim udział, bo jest to wyjątkowa szansa, żeby zdobyć za darmo wiedzę, która kosztuje tysiące na innych szkoleniach. A pokażę wam właśnie, w jaki sposób odkryć w sobie te różne ograniczenia, następnie w jaki sposób się ich pozbyć i zastąpić je czymś lepszym. Więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to pod tym filmem w opisie czy w komentarzu przypiętym znajdziesz linka, gdzie zupełnie za darmo możesz się zarejestrować i za darmo później wziąć udział w tym szkoleniu. Więc zapisz się teraz, zrób to natychmiast, tak żeby nie zaprzepaścić szansy, a za chwilę kontynuujemy dalej dzisiejszy film. No, mam nadzieję, że się zapisałeś. Jeśli nie, to zrób to teraz. Właśnie na tym to polega. Nie odkładaj na później tego typu decyzji. Być może pod koniec filmu już zapomnisz, żeby się zapisać. Więc zrób to teraz, zatrzymaj, naucz się szybkiego działania i wykorzystuj te szanse, które życie ci przynosi. Zwłaszcza jeśli możesz nauczyć się czegoś za darmo. Punkt trzeci. To jest nauka odkładania na później, ale nauka mądrego odkładania na później. Popatrz się. Większość osób uczy się odkładania na później swoich marzeń, swojego działania. Uczy się odkładania na później swoich celów, co skutkuje później tym, że ich życie rozwleka się straszliwie. Ja to zawsze porównuję w ten sposób. Popatrz, jeśli w ciągu tych statystycznych 75 na przykład lat życia mógłbyś zrealizować 100 wspaniałych rzeczy, czyli przeżyć 100 pięknych, wspaniałych momentów, typu to, że zdałeś na prawo jazdy, że urodził ci się syn, że wziąłeś ślub, że zdobyłeś jakiś szczyt na przykład, że odbyłeś podróż do wspaniałego kraju, że przeżyłeś wspaniałe momenty ze swoją kochaną i tak dalej. Tego typu różnych momentów, które zapierają dech w piersiach, że możesz przeżyć określoną ilość, na przykład 100. To jeśli ty odkładasz na później kolejne te momenty, to w twoim życiu i tak to po tych 75 latach na przykład, czy 80 umrzesz, nie? Czyli wykonasz ich na przykład i przeżyjesz tylko 30. Czyli automatycznie bardzo zubażasz swoje życie. Coś, co mógłbyś przeżyć, mógłbyś zbudować wspaniałe życie, stanie się życiem, w którym przeżyjesz na przykład tylko 10% tego, co było ci dane, nie? Więc większość ludzi odkłada właśnie na później swoje marzenia, ważne decyzje, przejęcie kontroli nad swoim życiem. A ja polecałbym ci, żeby nauczyć się odkładać na później rzeczy, które teraz są ci niepotrzebne. Ja nauczyłem się właśnie czegoś takiego bardzo wcześnie w młodości. A polegało to na tym, że popatrz, wcześniej na przykład, jak każdy dzieciak, grałem na komputerze. Grałem na komputerze w podstawówce, jeszcze na początku mieliśmy Atari, później Amigę, później PC-ta 486, pamiętam, później jakiegoś Pentiuma 100 chyba pierwszego, później jakieś już tam lepsze komputery. I już w liceum, zanim ja jeszcze zacząłem prowadzić swój własny biznes, w wieku 18 lat, to gdzieś klasa liceum około, zanim zacząłem prowadzić swój pierwszy własny biznes, gdzie już w 100% skupiłem się później na tym, to ja już zacząłem uczyć się, jak na przykład zrobić strony internetowe, jak funkcjonuje internet, jak się ogarnąć w tym internecie. To były jeszcze początki wtedy. Różne portale nie istniały, które dzisiaj są dominujące. I ja równocześnie wtedy już się uczyłem. Wiesz czemu? Bo wolałem po prostu skupić się na tym, żeby zbudować bardzo szybko fajne życie, a zacząłem odkładać na później na przykład granie w gry komputerowe. Bo dla mnie, ja lubiłem wcześniej gry strategiczne, typu na przykład Cywilizacja, Settlersi, Age of Empires, typu, nie wiem, StarCraft, typu SimCity, Transport Tycoon i tak dalej. Różne tego typu gry, czy ekonomiczne, czy strategiczne stricte. I nagle odkryłem, że właśnie w wieku 18 lat, jak zacząłem prowadzić swój biznes, że prowadzenie biznesu to jest właśnie taka gra strategiczna. Gra strategiczna, w której dodatkowo nie tylko zarabiam jakieś banana dolary internetowe, z którymi nic później nie zrobię i mogę mieć jedynie satysfakcję, że wygrałem, ale konkretne pieniądze, które później mogą przełożyć się na jakość mojego życia, nie? Więc to coraz bardziej mi się spodobało. Ja wtedy odłożyłem na później granie w gry. Zresztą do dzisiaj jeszcze nie powróciłem do tego grania w gry, bo jeszcze widzę, że jest tyle różnych fajnych rzeczy do zrobienia, że jeśli kiedyś nie będę miał siły, nie będę miał energii, będę już staruszkiem, to wtedy mogę sobie odpalić te gierki, nawet stare na jakichś emulatorach, które kiedyś chciałem przejść i do nich wtedy powrócić.
nie? Zacząłem odkładać na później oglądanie na przykład jakichś tasiemców seriali. Zawsze jestem, no nawet jak mi się zdarzy obejrzeć jakiś serial raz na parę lat, to jestem kilka, wiele, wiele lat na przykład poza wszystkimi ludźmi, którzy oglądali to na bieżąco. Dlaczego? Bo tak jak mówię, szanuję swój czas i odkładam na później rzeczy, które teraz są mi niepotrzebne, które ani nie dają mi jakiegoś specjalnego szczęścia, bo umówmy się. Ja wolę na przykład spędzić wysokiej jakości czas ze swoją rodziną, kiedy mam czas wolny, niż na przykład spędzać czas z jakąś wyimaginowaną rodziną z jakiegoś serialu. No co będzie bardziej wartościowe w moim życiu, nie? Więc o naukę odkładania na później, ale tych właściwych rzeczy, nie tego, co faktycznie jest ważne, tylko właśnie rzeczy nieważnych. Odkładać na później, spokojnie, one nie uciekną. Punkt czwarty. To jest przygotowanie się na długoterminowe działanie. Ja w życiu bardzo szybko zrozumiałem, mimo tego, że na początku też miałem podejście takie, że liczyłem na złoty strzał. I nie na złoty strzał narkomanów, jak w heroinie, że masz złoty strzał i umierasz, tylko na złoty strzał na zasadzie Marka Zuckerberga na przykład, nie? Zafascynowany jakimiś wielkimi twórcami Google'a, twórcami PayPala, jeszcze Facebooka wtedy nie było. Liczyłem właśnie na to, że w biznesie to będzie tak, że dobra, teraz sobie trochę pożyję za te pieniądze, które zarabiam, tam będąc w liceum czy na studiach, a później muszę liczyć na taki złoty strzał, że zrobię jakąś firmę, sprzedam ją za 100 miliardów i to było myślenie niestety niezgodne z tym, jak wygląda rzeczywistość, bo takie złote strzały to się zdarzają, są na świecie, ale zdarzają się raz na miliard osób. Ilu mamy twórców Google'a, Facebooka i tak dalej. A większość ludzi, którzy nawet dochodzą w życiu do milionów, łącznie ze mną, po prostu dochodziła do tego stopniowo. Nie było jakiejś jednej decyzji podjętej nagle, tylko przez lata podejmowania dobrych decyzji, odkładania tych pieniędzy, reinwestowania tych pieniędzy, mądrego nimi zarządzania i w końcu dojścia właśnie do tych upragnionych milionów. Więc trzeba przygotować się na długoterminowe działanie. Ja Wam zawsze to tłumaczę, że niezależnie w jakim obszarze naszego życia, to większość z nich to nie jest efekt właśnie jednej decyzji podjętej dzisiaj i nic więcej. To jest efekt po prostu małych decyzji, które podejmujemy każdego dnia przez wiele lat i to później przekłada się na nasze zdrowie, szczęśliwy związek, finanse, biznes, karierę, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, które chcesz w swoim życiu osiągnąć. Punkt piąty, to jest nie przejmowanie się opinią innych ludzi. Też pamiętam, ja miałem strasznie zniszczoną pewność siebie w podstawówce i później bardzo zabiegałem właśnie o akceptację innych ludzi, przejmowałem się ich opinią, szukałem aprobaty do wszystkiego, co robię. Chciałem im zaimponować. Wiele rzeczy zresztą robiłem w życiu wcześniej, żeby zaimponować ludziom. Tak naprawdę zostałem DJ-em, bo chciałem po prostu, żeby dziewczyny na mnie leciały. Tak mi się wydawało. Takie było coś na filmach pokazane i tak dalej, że DJ to jest ten w ogóle gość, który tam na środku imprezy cały tłum porusza i tak dalej. Dziewczyny na niego lecą. W rzeczywistości to tak nie jest. No może jak jesteś Tiesto, to tak to wygląda. Natomiast jak jesteś normalnym DJ-em, to przychodzisz przed wszystkimi, włączasz muzykę i grasz całą noc i wychodzisz po wszystkich. Nawet nie masz czasu, żeby z kimkolwiek porozmawiać. Więc to były takie rzeczy, które wprawdzie, tak jak mówię, muzyka sprawiała mi bardzo dużo radości, ale później odnalazłem w niej zupełnie inne powody, żeby właśnie się tym zajmować. Natomiast Nie szukaj właśnie aprobaty innych ludzi. Nie szukaj tego, żeby wszyscy cię akceptowali, żeby wszyscy akceptowali to, co robisz, ponieważ większość ludzi, ta zwana większość, średnia, społeczeństwo, oni nie mają ambicji, oni nie wierzą w siebie, co więcej, nie wierzą w ciebie. Oni w ogóle nie wierzą w nikogo, nie wierzą, że komuś się coś może udać. W ich głowie sukces to jest efekt jedynie, nie wiem, złodziejstwa, kontaktów, szczęścia, farta, wygranej na loterii i tak dalej. I oni w ogóle nie wierzą w to, że człowiek może coś w życiu osiągnąć, więc nie szukaj u nich opinii, bo ich opinia będzie błędna, niezgodna z rzeczywistością. Nie mają o tym pojęcia, jak osiągać sukces w różnych obszarach życia, więc nie możesz równocześnie szukać tego, żeby oni wskazywali ci drogę, czy akceptowali to, co robisz. Punkt szósty, czego uczą się ludzie sukcesu, to jest bardzo często odkrywanie świata zamiast po prostu betonowania się w domu. Zamiast siedzenia cały czas gdzieś w ciemnej piwnicy przy komputerze, trzeba wyjść do świata, zacząć ten świat poznawać. I tu znowu powiem Ci doświadczenia z mojego życia. Ja zacząłem podróżować, no już mniej więcej w wieku 18 lat, 19 lat, gdzieś tam się zaczęły moje pierwsze podróże, niedaleko, może do Niemiec, czy gdzieś tam do krajów niedaleko. Natomiast w wieku 20 lat właśnie pierwszego Eurotripa zrobiłem z moim przyjacielem, gdzie zwiedziliśmy kilkanaście krajów Europy w ciągu kilku miesięcy. I powiem Ci, że przeważnie podczas właśnie tych podróży, czy nawet do innych miast w Polsce, czy do innych krajów, rodziły się wszystkie moje pomysły na biznes. Wszystkie praktycznie moje pomysły na biznes, które zrealizowałem w swoim życiu, nie zrodziły się, kiedy siedziałem w domu przed komputerem, pracując, czy ucząc się, czy robiąc czegoś, tylko kiedy podróżowałem, kiedy byłem w stanie podpatrzeć, jak inni ludzie robią coś właśnie gdzieś za granicą, w innym kraju,
czasem połączyć jakieś dwie koncepcje. Jedną, nie wiem, znalazłem w Niemczech, drugą na przykład w Holandii, połączyłem je razem i zaczęło to jakoś dobrze funkcjonować. I bardzo często opowiadam Wam zresztą na webinarach właśnie na temat tego, jak startowały moje biznesy i zobaczycie tam właśnie, że historia większości rzeczy, które robiłem w życiu, gdzieś rozpoczęła się właśnie, gdzie podróżowałem, rozmawiałem z ludźmi. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie dostarczyć tego typu różnych stymulantów do swojego mózgu. Tylko nie stymulantów w postaci narkotyków, tylko stymulantów w postaci właśnie doświadczeń, przeżyć, poznawania ludzi, rozmowy z ludźmi innymi, z różnych kultur, z różnych innych miejsc na świecie, bo czasem może się okazać, że pomysł jakiś, on już gdzieś leży, jest gotowy, jest cały model biznesowy na przykład, gotowy w Holandii, nie? I wystarczy tylko tam pojechać, podpatrzeć to i później zrealizować to w Polsce i masz od razu gotowy już skuteczny biznes. Kolejna sprawa, to jest punkt 7, czyli szukanie towarzystwa sukcesu. Ja miałem z tym dużą trudność, ponieważ wśród moich znajomych nie było ani jednego przedsiębiorcy. Ja tak naprawdę byłem pierwszą osobą, którą w ogóle, no nie wiem, znałem naokoło, która miała firmę. Wśród mojej rodziny nie było ani jednego przedsiębiorcy. Więc ja poszukiwałem cały czas tych rzeczy na przykład przez internet. Jeśli nie miałem dostępu do takich ludzi, mówię, czy pośród znajomych, czy pośród rodziny, nie miałem dostępu do ludzi przedsiębiorczych, a chciałem się nauczyć tego, jak się robi biznes, to zacząłem czytać książki na ten temat, zacząłem robić różne kursy, szkolenia, słuchać audiobooków, właśnie, które dostępne były przez internet, tych materiałów nie było w ogóle dostępnych w Polsce. Więc trzeba było gdzieś to tam wyszukiwać w internecie, ale już zaczynałem się tym otaczać, słuchać tego przekazu. To był zupełnie inny przekaz niż panował w Polsce gdziekolwiek. Czy to w telewizji, czy to wśród ludzi, wśród nauczycieli, moich znajomych, rodziny. To były zupełnie inne informacje. Gdzieś tam odkrycie w liceum jeszcze lata temu Kiyosakiego i jego książek. Zupełnie inne podejście do życia, niż to, którego nas uczyli. I później stopniowo zaczynało się właśnie zmieniać moje podejście, pomimo tego, że nie znałem żadnego przedsiębiorcy. Dopiero gdzieś na studiach zacząłem poznawać ludzi, którzy robili biznes i to zaczęło też dobrze funkcjonować. Zacząłem się otaczać tymi ludźmi i dzięki temu my wymienialiśmy się informacjami. Ja coś odkryłem, to mówiłem to trzem innym osobom. Z tych trzech osób każda coś innego odkryła, jak robić lepiej, jak lepiej prowadzić księgowość, jak lepiej robić marketing i tak dalej. Dzieliliśmy się wiedzą i dzięki temu powstawał taki mastermind, więc też jest bardzo ważnym, żeby właśnie poszukiwać ludzi, którzy chcą osiągnąć to, co ty, albo osiągnęli to, co ty. I dlatego tak wartościowym jest właśnie społeczność, jest wartościowa społeczność w wyzwaniu 90 dni. W naszym programie, oprócz tego, że jest cały program, cały kurs, szkolenie, wsparcie trenerów i te rzeczy, to dodatkowo jest fantastyczna społeczność, w której już jest ponad 3300 osób, 3300 ludzi, którzy w ciągu ostatnich 5 lat ten program przeszli, albo aktualnie przez niego idą. Ale co tych ludzi łączy? To jest to, że chcą się rozwijać, że mają cel taki, żeby stawać się coraz lepszymi ludźmi, żeby budować swoje wspaniałe życie, poszukują rozwiązań, są nastawieni bardziej w pozytywną stronę życia, a nie w negatywną. I dzięki temu właśnie ktoś, kto wcześniej, tak jak ja na przykład, w swoim otoczeniu nie miał ludzi, którzy prowadzili biznes, czy ludzi, którzy realizowali jakieś cele, czy w ogóle ludzi, którzy myślą pozytywnie i chcą zmienić swoje życie, a nie tylko narzekają, właśnie bardzo często odnajduje właśnie w społeczności wyzwania 90 dni tego typu otoczenie. Dzięki czemu jego życie bardzo szybko zaczyna się dynamicznie zmieniać, ponieważ nie czuje się już sam, nie czuje się sam przeciwko całemu światu, swoim znajomym, rodzinie i tak dalej, tylko ma już ludzi, którzy myślą podobnie i mogą mu powiedzieć, chociaż słuchaj, dasz radę, idź do przodu. Kolejna rzecz, punkt 8, to jest odpowiedzialność. Ja bardzo szybko wziąłem odpowiedzialność, nie interesowało mnie nigdy to, żebym dostał emeryturę od państwa, nie interesowało mnie nigdy to, żeby iść na jakiś zasiłek, nie wiem, prosić się o jakiekolwiek pieniądze. Nie interesowało mnie też za bardzo, żeby na przykład prosić moich rodziców o pieniądze, tylko nauczyłem się odpowiedzialności za swoje życie. Czyli tego, że jeśli ja chcę robić to, co chcę, wydawać pieniądze tak, jak chcę, to muszę sobie je sam zarobić, bo w przeciwnym wypadku ktoś mi będzie mówić, jak ja je mogę wydać. Nie brałem nigdy żadnych dotacji na przykład z Unii czy czegoś takiego, bo też oni ci mówią, na co możesz wydać te pieniądze, na co pieniędzy wydać nie możesz. To jest dla mnie sprzeczne z moimi, no, jakimiś regułami życia, aczkolwiek no, teraz już trochę te reguły zmiękczyłem, jakby dawali, to bym brał i jakoś te pieniądze tam przetworzył. Więc jeśli chcesz mieć mierne życie, średnie życie, kiepskie życie, możesz liczyć na to, że inni ludzie będą ci nim zarządzać. Natomiast wtedy małe szanse, że zbudujesz szczęśliwe życie. Prawdopodobnie będziesz takim jednym z trybów po prostu w społeczeństwie, który narzeka cały czas, ma za mało,
zakredytowany jest na najbliższych 35 lat, nie wie zupełnie co robić z tym swoim życiem, tylko zazdrości wszystkim innym, jest frustrowany na to, że życie mu się nie udało. Możesz wybrać taką opcję. Natomiast jeśli chcesz wolność osiągnąć, jeśli cenisz sobie wolność, jeśli chcesz być człowiekiem, który sam będzie decydował o swoim życiu i co więcej zbuduje to życie według swojego własnego planu, to musisz wziąć za to życie odpowiedzialność jak najszybciej i zrozumieć, że jeśli ty nie zbudujesz sobie szczęśliwego życia, to nikt ci tego nie zapewni. Punkt 9. To jest nauka planowania i ustalania celów. Bardzo ważna rzecz, której też dość szybko się nauczyłem. Zresztą opowiadam wam bardzo często historię o tym właśnie, kiedy pierwszy raz odkryłem w ogóle ustalanie celów. Byłem wtedy DJ-em w jednym z klubów. Klub dopiero się otworzył, więc tam mało ludzi jeszcze przychodziło. I do godziny gdzieś 12 czy pierwszej po prostu odpalałem jakieś sety. Nie chciało mi się nawet grać, no bo były dwie osoby na parkiecie. Więc czytałem sobie książkę. Odpalałem seta i czytałem sobie książkę. I była to jedna z książek, pamiętam, Briana Tracy, gdzie właśnie w ogóle poznałem stawianie celów. No i on powiedział, wypisz sobie cenę na najbliższy rok. No więc wypisałem tych celów chyba wtedy 80 w moim kalendarzu. I miałem wtedy takie jeszcze, to były zanim pojawiły się, wtedy jeszcze nawet smartfonów nie było, więc prowadziłem normalny papierowy kalendarz i co roku właśnie na zimę, w zimie z grudnia na styczeń, przepisywałem sobie ważne rzeczy ze starego kalendarza, jakieś kontakty i tak dalej, do następnego na następny rok. I po roku czasu właśnie od tej imprezy, kiedy napisałem sobie pierwszy raz te swoje 80 celów, odkryłem te cele i zacząłem skreślać po kolei, bo nawet zapomniałem później o nich. Przez rok w ogóle nie sięgałem do tych celów, po prostu raz je wypisałem, co chciałem zrobić. To było od małych do dużych rzeczy, od tego na przykład, że chcę zatrudnić pracownika w firmie, kupić sobie nowe biurko do biura i tak dalej, jakichś drobnych rzeczy, po rzeczy duże i ważne. I powiem ci, że skreśliłem po roku 64 z 80 tych celów. 80% rzeczy, które wypisałem, po prostu udało mi się zrealizować. Wtedy poczułem potęgę tego, jak ważne jest, żeby odpowiednio zaprogramować swój umysł, że nasz umysł ma ogromny potencjał. On może z ciebie zrobić najlepszego biznesmena na świecie albo najlepszego narkomana na świecie. I wszystko zależy od tego, w jaki sposób ty go zaprogramujesz. Czy będziesz szukać ucieczki od życia, tak jak narkoman, czy będziesz szukać tego, żeby właśnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zbudować szczęśliwe życie. Punkt 10. Kolejny. To jest wykorzystywanie swojego czasu. Czyli właśnie zarządzanie swoim czasem, bo planowanie i ustalanie celów w długim terminie jest niesłychanie ważne, żeby zaprogramować nasz umysł. Ale ważnym jest też, żeby wyciągnąć z tych 24 godzin dziennie jak najwięcej. I wcale nie znaczy to, że trzeba się przepracowywać, bo właśnie odpowiednia nauka planowania polega na tym, że ty jesteś w stanie wykorzystać te 24 godziny jak najefektywniej, mając czas i dla siebie, i dla rodziny, i na realizację celów, i na zapieprzanie, i na odpoczynek, i na regenerację. Na wszystko masz czas, zachowanie pewnej równowagi w życiu. To jest podstawa właśnie planowania. Uczymy was zresztą tego w wyzwaniu 90 dni. Jeśli w ogóle jeszcze nie przerobiłeś sobie pierwszych 3 dni tego programu, to wejdź sobie teraz na stronę wyzwanie90dni.pl i tam znajdziesz za darmo odblokowane dla ciebie pierwsze 3 dni programu, a w dniu drugim bardzo ważne ćwiczenie na temat tego właśnie, w jaki sposób odkryć to, co chcesz robić w życiu i to, kim chcesz być. Więc zarejestruj się teraz, załóż sobie konto zupełnie za darmo, przerób te pierwsze 3 dni i zobaczysz w ogóle, jak funkcjonuje ten program. Poza tym no już otrzymasz w zasadzie 3% całości, ponad 3% całości tego programu, no, który zmienia życie ludzkie w niesamowity sposób. Punkt 11, to jest nauka pokory. Nauka pokory, tego też musiałem się nauczyć, że jest jeden z filozofów, powiedział kiedyś, wiem, że nic nie wiem. I nie dotyczyło to tego, że po prostu jest głupi i wie, że nic nie ma w swojej głowie, tylko była to przenośnia dotycząca tego, że ważnym jest, żeby człowiek wiedział jeszcze, czego nie wie. Bo jedna rzecz to jest mieć jakąś wiedzę, natomiast im człowiek jest starszy, bardziej dojrzały, tym bardziej dostrzega, jak wielu jeszcze rzeczy nie wie i które rzeczy potrzebuje nadrobić. I to jest właśnie pewna pokora. Pokora do tego też, że nie zawsze wszystko mi się uda, więc szukałem planów B. Jak mieć plan B, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, bo robiłem to, jak byłem młody, robiłem tego typu rzeczy, ale uczyłem się coraz bardziej na swoich doświadczeniach, że nie tędy droga, że jeśli chcę budować szczęśliwe życie, to nie powinienem stawiać wszystkiego na jedną kartę, w której prawdopodobieństwo jest jak 1 do miliona, tylko powinienem znaleźć takie rozwiązania, które zapewnią mi 50-80% możliwości i prawdopodobieństwa zrealizowania moich celów, nie? Więc to jest właśnie ta pokora. Że przygotowanie się, że coś może mi się nie udać, że coś może mi nie wyjść. I co wtedy? Czy mam plan B, czy nie? Punkt ostatni, 12, to właśnie uczenie się na błędach. Uczenie się na błędach, też coś, czego trzeba się nauczyć. Większość ludzi w ogóle boi się popełniać błędy. Boi się, ponieważ wydaje im się, że inni będą ich oceniać, że inni ludzie na tej podstawie no, stwierdzą, że oni się do niczego nie nadają. Bądź po prostu ich perfekcjonizm nie pozwala im na to, żeby coś robili źle.
Dlatego tak ważnym jest, żeby nauczyć się popełniać błędy i uczenia się na błędach. Czyli wyciągania odpowiednich wniosków, bo błędy nie są po to, żeby cię zdołować, żeby uświadomić ci, że do niczego się nie nadajesz i nic w życiu nie osiągniesz. Błędy są od tego, żebyś wyciągnął z nich lekcje, żebyś następnym razem wiedział, jak zrobić coś dobrze, bo skąd masz się nauczyć? Popełniając błędy wyciągasz wnioski, uczysz się korygowania pewnych swoich działań. Więc to jest też coś, czego się trzeba nauczyć i myślę, że tych 12 rzeczy, które dzisiaj ci tu przedstawiłem, są jednymi z ważniejszych elementów, które właśnie decydują, czy człowiek osiągnie w życiu sukces, czy nie. Więc jeśli któreś z nich są ci dalej obce, to myślę, że warto je nadrobić. Zresztą w większości z nich uczymy was właśnie w wyzwaniu 90 dni, gdzie nie tylko właśnie poznajesz dziesiątki strategii i metod, jak zmieniać swoje życie, ale też przede wszystkim odkrywasz ten swój prawdziwy charakter. Odkrywasz to, kim w życiu powinieneś być. Odkrywasz to, że tak naprawdę brak pewności siebie, niska samoocena nie są naturalnymi stanami ciebie. To są jakieś rzeczy, które inni ludzie narzucili na ciebie. Poprzez to, że źle cię traktowali w dzieciństwie, poprzez to, że nie miałeś jakiegoś właśnie mentora, który byłby ci w stanie wskazać dobrą ścieżkę. Więc tak jak mówię, przerób sobie pierwsze 3 dni wyzwania na stronie wyzwanie90dni.pl. Tutaj zapisz się też na ten niedzielny webinar, który bardzo wiele pozwoli ci odkryć na temat ciebie samego. Pozwoli ci odkryć różne blokady, ograniczenia, które dotychczas właśnie ograniczały twoje życie, ograniczały twoje możliwości, a siedziały tylko i wyłącznie w twojej głowie. Bardzo łatwe rzeczy do usunięcia, ale bardzo ciężkie, jeśli pozostaną dalej w twojej głowie i nie będą właśnie i będą ograniczać to, jak myślisz i to, co robisz. Więc widzimy się w niedzielę na webinarze o 17:00. Widzimy się również, przypominam ci, na Szkole Wygranych. W styczniu, już 11 stycznia, poprowadzimy dla was niesamowite, mega szkolenie, na które bilety są tanie w porównaniu do innych szkoleń, po prostu absurdalnie tanie. Więc rezerwuj sobie bilet. Mamy wynajęty Tauron Arena Kraków, salę na 20 tysięcy osób. Organizujemy największe tego typu szkolenie w ogóle w Polsce, więc musisz koniecznie na nim być. Wejdź sobie też na stronę szkoławygranych.pl, zarezerwuj bilet dla siebie, weź bliskie osoby ze sobą, przyjaciół, znajomych, rodzinę i widzimy się wtedy na żywo w styczniu. Więc do zobaczenia, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah, yeah.